Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje zakupy. Jest tu trochę kosmetyków, dwie rzeczy ciuchowo-dodatkowe, w sensie torebka i buty. Wszystkie rzeczy poza butami są z Avonu, więc jeśli jesteście ciekawi, co mam Wam do pokazania, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. I jak już wspomniałam, pierwsza rzecz jest, są to buty. Buty nie są z Avonu, więc pokażę Wam je najpierw. Są to takie zwykłe balerinki w kolorze brzoskwiniowym, pudrowym, różowym, ze złotymi tutaj akcentami na alakokartkach, więc buty wyglądają tak. Także mówię, to są zwykłe balerinki, one są gumowe. I tutaj jeszcze mają taki znaczek, którego nie widać, bo się odbija światło. Także pudrowo-różowe ze złotymi akcentami. Taki, wow, taki właśnie bucik. Ja je kupiłam w zwykłym takim sklepie z butami za bodajże 39,99. Jeśli chodzi o ich trwałość, bądź też jak się w nich chodzi, nie jestem Wam w stanie zbyt wiele powiedzieć, bo miałam je na sobie raz i powiem Wam, że tak czułam je na sobie. Nie było to jakieś straszne katorga dla moich stóp, ale nie było to też zbyt przyjemne doznanie, więc jeśli byście chcieli wiedzieć coś więcej na temat tych butów, to musicie trochę poczekać. Ale buty są bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Ja je kupiłam na wesele, więc też ładnie pasowały, taki trochę do eleganckiej sukienki mi pasowały i mi się bardzo podobają. Na pewno będę w nich chodziła i je próbowała do końca rozchodzić, chociaż nie wiem, jak to będzie w przypadku tej gumy. Ona nie jest twarda, więc jak ja ją na początku przymierzałam, też mi nic tu nie uwierało. Buty mnie nie obtarły, jeśli o to chodzi, a miałam je na sobie kilka ładnych godzin, więc na pewno jeśli chodzi o obcieranie, to mnie nie obtarły, ale coś więcej będę Wam mogła powiedzieć w późniejszym terminie. I drugi dodatek będzie to torebka. Jest to już torebka z Avonu. Ona, z tego co pamiętam, nazywa się Zia. Chyba tak. I torebka ma tutaj taki pasek, który ja otworzę, bo tak te rzeczy czekały na Was, żeby Wam od razu pokazać. Pasek jest, jak widzę teraz, jest dosyć długi. Torebka jest tutaj zapinana na taki zatrzask. I ona jest w takich azteckich wzorach. Coś takiego. W komplecie, można powiedzieć, do tej torebki jest jeszcze szalik z takimi tymi pomponikami malutkimi. Natomiast ja jej nie kupiłam na razie. Może jeszcze jako komplet dokupię do tej torebki, natomiast ta torebka mi się bardzo spodobała i chciałam ją bardzo mieć, więc ją sobie zamówiłam. I ta torebka kosztowała 40 zł, albo 44,99, albo 34,99. Więc jeśli Wam się podoba, to również zaglądajcie do katalogu. Nie wiem, nie powiem Wam, czy ona jest dostępna w katalogu, ale wszystkie kosmetyki, które Wam teraz pokażę, postaram się znaleźć na stronie Avonu i Wam je podlinkować, żebyście sobie mogli zobaczyć, bądź ewentualnie, jeśli będziecie chcieli kupić, no to żebyście wiedzieli, gdzie ich szukać. Butów, jeśli chodzi o buty, to na pewno Wam ich nie znajdę, bo mówię, to jest prywatny sklep, ale może mi się uda to też, jeśli uda mi się je znaleźć gdzieś w internecie, to też je na dole Wam podlinkuję. I teraz jeszcze taki, można powiedzieć, gadżet makijażowy. Jest to coś, co ja miałam w tak zwanej ofercie logo dla konsultantek Avon. Jest to taki set do makijażu. Tu są gąbeczki do makijażu, jednorazowe pędzelki do ust oraz jednorazowe szczoteczki do nakładania tuszu. Już Wam pokazuję, jak to się prezentuje. To są gąbeczki,
A, no i jeszcze oczywiście kosmetyczka, tak? Gdzie to się wszystko mieści? Myślę, że te rzeczy oczywiście nie będą w tym trzymane przeze mnie, ale kosmetyczka taka się na pewno gdzieś do jakiejś na wyjazdy może się przydać. I teraz tak, to jeśli chodzi o te gąbeczki, oczywiście nie powiem Wam, jak one się sprawują, bo tak jak mówię, są to kosmetyki i są to rzeczy, które dopiero co zamówiłam, ale do rzeczy. Gąbeczki myślałam, że będą trochę grubsze, bo jak sami możecie zauważyć, one są naprawdę cienkie, ale są miękkie, więc myślę, że będzie z nich jakiś pożytek. Na pewno gdzieś Wam o nich powiem. No i jednorazowe, najzwyklejsze szczoteczki i najzwyklejsze pędzelki do ust. Nie wiem, jak się będą sprawdzały, nie mam zielonego pojęcia, nie wyglądają tragicznie. Więc mam nadzieję, że będzie ok. I teraz jeden produkt z pielęgnacji. Jest to krem z serii Enew na noc. Skończył mi się krem na noc. Też chyba miałam ten. Tak, miałam ten, tylko tamten miałam jeszcze ze starej szaty graficznej. Natomiast to już jest nowa. One były też po taniości, bo kosztowało tylko 6,99, więc sobie zakupiłam taki właśnie słoiczek. Ja już mówiłam, ja tę serię Enew bardzo lubię, ona się u mnie sprawdza, właśnie ta różowa Enew Vitale. Ja ją bardzo lubię i mam z tej serii właśnie krem na noc, krem na dzień, krem pod oczy oraz krem BB, który też również bardzo lubię. Więc ja tą serię polecam, mi się ona sprawdza i teraz na lato jest również idealna. I teraz przejdźmy do kosmetyków. Jako, że jestem konsultantką, mogłam sobie zamówić taki oto zestawik za... nie powiedziałam, a nie, mówiłam Wam ile ten krem. Ten zestaw cały, co Wam wcześniej pokazywałam, ten do makijażu, nie mam pojęcia ile kosztował, nie pamiętam. Ale też może gdzieś mi się uda go znaleźć, to Wam podlinkuję. I ten zestaw kosztował mnie 27 zł. Tutaj jest paletka cieni, tusz do rzęs oraz kredka. Była możliwość wyboru trzech albo czterech paletek z różnymi kolorami. Były brązy, były niebieskie odcienie i były jeszcze szarości, więc ja wybrałam sobie ten z niebieskim, ponieważ nie posiadam zbyt wiele odcieni niebieskiego, jeśli chodzi o odcienie w swoim zbiorze, więc stwierdziłam, że właśnie sięgnę po niebieskie. Kolory wyglądają właśnie tak. Wszystkie są, od razu Wam mogę powiedzieć, że wszystkie są takie perłowe, satynowe. Nie ma w tej paletce matowych kolorków, ale myślę, że jako paletkę gdzieś może na wieczór i tak dalej będzie się całkiem fajnie sprawdzała, ponieważ mówię, te kolory niby, tak jak powiedziałam, one nie są matowe, ale też nie są mocno błyszczące, więc to nawet na dzień będzie się fajnie sprawdzało. I tutaj mam jeszcze kredkę. Kredka jest również w kolorze granatowym. To jest seria Glimmer Stick Eyeliner Smoky Blue odcień, tak się nazywa. Kredkę też już kiedyś miałam, one też są fajne, ale jakoś za specjalnie nie przypominam sobie jakoś z trwałością i tak dalej. To jest zwykła po prostu kredka do oczu. Właśnie też z tego zestawu jest nowość maskara Avon True Color Wide Awake Mascara i nic więcej, odcień Black. Przód wygląda tak, natomiast pozwolicie, że nie będę Wam pokazywała, nie będę Wam jej otwierała, ponieważ mam jeszcze kilka w zanadrzu i nie chcę, żeby ona mi się ususzyła. I ostatni kosmetyk z Avonu to jest oczywiście moja ukochana żelowa kredka Super Shock z Avonu w kolorze Black, tylko nic więcej.
To jest kredka, o której ja już Wam mówiłam wiele razy. Tutaj macie jej odcień. Ja ją bardzo lubię. To jest moja ukochana kredka z Avonu. Ona jest... Ja ją częściej używam niż jakikolwiek eyeliner do oczu. Ona jest naprawdę świetna, super trwała. Dla mnie jest to idealna kredka. Ja jej nie zamienię na żadną inną. Ja po prostu ją muszę zawsze mieć u siebie w kosmetyczce, bo kiedy muszę zrobić szybko kreskę, kiedy wiem, że chcę, żeby ta kreska wyglądała dobrze, a nie mam czasu się bawić w żadne inne eyelinery i tak dalej, nie jestem czegoś pewna, to zawsze sięgam po tą kredkę i ona się u mnie super sprawdza. I okej, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na moje kolejne filmiki i do zobaczenia. Pa!